He's into that spiritual stuff. Trafiliśmy na pana Darka. No i. Pan Dariusza W. Pan Dariusza W. Powiem tak, wydaje mi się i myślę, że mamy takie odczucie jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o centrum KB. Ja no powiem jest... może od siebie jedno zdanie, że ze wszystkich informacji, które jak do tej pory zasięgnęłem na temat treningu z kulami, To miejsce wydaje mi się najbardziej takie profesjonalne, które podchodzi rzeczywiście do tematu, tak, nie? Konkretnie, bez żadnych tam, po prostu bez ściemy. Prowadzicie jakiś fitness, coś? Znaczy, fitness może nie. Mhm. Tutaj z Olą jesteśmy fizjoterapeutami, także oprócz zajęć takich typowo... Nice. Takie nowe ćwiczeń, zajęcia, tak? Które są teraz naprawdę... Treningi prowadzimy, także oprócz takiego... Ja prowadzę pilotesa. Tak. No. Takie zajęcia. Tak. No. Powiem jeszcze inaczej, bo albo jeszcze komu nie pokażemy ten trening z kulami, bo gdzieś tam się z tymi kulami zetknęliśmy, no. Nie? Po jakichś tam weekendowych kursach, których pan Darek tutaj nie uznaje, dlatego przyszliśmy tutaj skorygować to wszystko. No i komu ja na przykład nie pokażę tych treningu z kulami, no to każdy jest tych kula zakochany. Że jest zachwycony. Komu, kto po treningu, to tylko słyszę rewelacja, rewelacja, rewelacja. Liczymy na to, że jak ja tutaj zrobię trening już taki i metodycznie i tak dalej, to też tak chyba. Chyba, że nie będę miał się nic powiedzieć, to jest inna sprawa. Jakieś uwagi? Co to mam? A powiedzcie mi, czemu ten instruktor kettlebell? Czemu, dlaczego? To jest najlepszy. No właśnie. To jest tak, czy jedno słowo? To jest moc. Czemu przyjechaliście do nas? Nie ma nigdzie indziej, gdzie się wyszkolicie. U was jest najlepszy, najwyższy poziom. Jedyny w Polsce. No. A coś innego trenujecie? Jesteście instruktorami może? Kulturystyki pracujemy w klubie. Fitness. Nice. No ale tą kettle dopiero wprowadzamy tam, więc mam nadzieję, że... Zobaczymy ciągle, na drzewie. Seminarium jeszcze się tu poszerzy. Ogólnie zamawialiśmy niedawno u was... Nie, to jest Słupsk, tak? Słupsk, sekcja Słupsk. Czarny Słupsk. Okej, tam? Dobre. I czemu kettle? A czemu nie? Podstawowe pytanie, dlaczego nie? Do sportu walki, bo ja na kadrę jakiś wziąłem. 20 parę lat temu, to kurczę, czuliśmy się. Wtedy na kula? No. Znaczy w boksie też były kula, tam mieliśmy zawsze. Mieliśmy te, w drugim pęknie. Twoje miłosne przewracalki. No dobra, zaraz. Dobra, czekajcie, zobaczymy. That's spiritual stuff. Like, I'm serious, man. That's like I seen a movie on it.
jak po wczorajszym? Dobrze. Bardzo fajnie czuję mięśnie, czuję się taki zwarty. Świetny trening, gotowy. Mi się podoba bardzo, jestem zarażony tym, chcę to rozwijać i cieszę się, że tu jest. Dzięki. Jak popływają? Powiedz jak po wczoraj. Do dupy, nie przyjeżdżajcie tutaj, masakra. Tragedia, nie warto. Męczą ludzi? Męczą, się trzeba płacić. I się pocisz, że tak powiem, w bólu. Nie powiem, gdzie się płacę w bólu. Cześć, powiedzcie jak po wczoraj. Co mam powiedzieć? Jak po wczoraj. Ja mam zachwasy na ogóle. Jak po wczorajszym? Bardzo dobrze się czuję. Bardzo dobrze? Tak. Podobało się? Podobało mi się. Nigdy nie miałem zachwasu wcześniej niż dwa dni po treningu, a dzisiaj mam. A jednak. Dobrze, zamierzasz prowadzić, rozpowszechniać? Zamierzam prowadzić. Najpierw nauczę siebie, a potem będę uczył innych. Bardzo dobrze. A wiking zaczynamy z ręcznym smaczem, jest on w górę i schodząc, uginasz nogi i tu kończy. Aha. Ale po co? No mówię, jest zawsze alternatywa. Ja i tak będę robił te pośrednie, bo jeżeli powiedzmy te 36, a z 36 na 40 już sobie przeskoczyłem normalnie. Nie? To jest na początek dobrą alternatywą.